Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Far Cry 3. Standardowo na początku odcinka przypominam o wszelakich aktywnościach, czyli wiecie, łapki, suby, komentarze, dotacje. A my co, no lecimy na razie z fabułą, mamy porozmawiać z przywódcą. O, nie dało mi zabrać skrzynki. Reykjatu. Vasa's trucks pass through town. We have to plant the explosives to block the road. Give me the C4, I'll do it. Hell yeah. We don't have much time, Jason. Dobra, gdzie to mam rozłożyć? Jak się w ogóle brało? Tak się brało ładunki, okej. Okay. Jason! Plant the C4! Hurry! Mogę ich rozłożyć kilka? Mogę. Zajebiście. Jeszcze muszę je rozkładać? Nie. Co teraz? Dobrze byłoby być na z góry upatrzonej pozycji. Gdzieś tu. Czy ja to dobrze zrobiłem w ogóle? Bo dalej mi się to zaznacza. Aha, dobra. Mam to tu przyczepić. To jak? Się przyklei? Nie. Okej. Okay. Teraz tam mam gdzieś dymać. A na górę, że miał. Dobra, będziemy snajpić? Czyżby? Czyżbym miał snajpić to wszystko? Czy ja będę wchodził szybciej z shiftem? Nie jestem pewny. Nie, uzupełniło mi to w cholerę amunicji. They don't look like Voss's men. Holy shit! Who the hell are these guys? These guys look organized. They look like soldiers or something. Okej. Okay. Będę musiał do nich szczyloć. Kurwa, nie wiem, czy ja trafiam w ogóle? No coś tam trafiam, nie? To są dość pancerni jebańce. Niby miałem wykrycie, ale mnie ostatecznie nie wykrył. Nie wiem, czy ja ich trafiam w ogóle. Dobra, ten na pewno dostał w głowę. Jezu, ile ich tu biega? Pomocy. Nie wiem, czy nie szybciej było, jakbym tam zszedł do nich. Kurwa, oni są dość dojebani, że tak powiem. Dobra, przeładowanie podczas celowania bardzo skuteczne. Chciałbym tak w miarę w głowę strzelać. No jebaniec, on chyba w łeb dostał, nie? Powinien umrzeć, kurwa, dwa strzały. Trzy strzały w głowę, patrzcie wy na to. Nie, wiecie co? Ta broń. Nope. Mam jeszcze jeden pomysł. Ósemka. To będzie skuteczniejsze. Tak mi się wydaje. Są tu jeszcze gdzieś? No są tam, nie? Stąd jeszcze wyłażą. O, patrzcie, jakie suki. No dobra, no to ogień. To już chyba jest zwykła strzała zresztą. Dobra, to już chyba snajperka będzie lepsza. O Jezu, to nie jest snajperka. Gad donut. Nie trafiłem, oczywiście. Ten wygląda na miękką faję. O właśnie, bo nie miał hełmu. Ten też nie miał hełmu. Ten ma hełm, także... O nie, dostał za pierwszym i padł. No to zajebiście. Już jebnąłem w kamizelę, niestety troszeczkę głowę chowa. Jebaka. Jeszcze
stamtąd wyłażą. Kurwa, nie trafiłem. O, dobra, nie, dobra. Strzał w głowę zabija jednak. Także jest okej. Okay. Tą kurwa głowę trafić, nie? Dobra, tu był strzał w głowę, ładnie. Wsiąść do ciężarówki, okej. Okay. Okej, okay, jak wsiąść do ciężarówki? No to wsiąść do ciężarówki. Dobrze, że on tutaj zjeżdża na tym, a nie kurwa nie wiem co robi. Nie, 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 chcę tą broń. Czemu to jeszcze będą wyłazili? Czemu po prostu wsiąść do ciężarówki i spierdalać stąd? Czy ja mam to prowadzić? Takie mam pytanko? No chyba tak. Definitywnie, tylko gdzie mam jechać? No gdzieś przed siebie, napierdzielają do mnie, ale jolo. Spierdalamy. Pewnie będę miał jakieś przeciwności po drodze, ale no, w sumie się nie boję. Poczekajcie chwileczkę. Okej, okay, dobra. Czekam na telefon, ale nie na ten, co dzwonił, także wiecie, trochę chujnie, nie? Dobra, spierdalamy dalej, przebijamy się przez nich, bo co innego robić? No i ciśniemy do przodu, no mamy tam ileś metrów do jakiegoś checkpointa. Nie jestem pewny, czy ja mogę w ogóle strzelać jakby z samochodu, ale chyba nie. Wybij pozostałych najemników. O kurwa, zajebiście. No to elo. O kurwa, mam przeładowanie. No, jeszcze sobie wibracji kurwa nie wyłączyłem. No, zajebioza po prostu. Dobra, bo... Uratuj więźniów ciężarówki konwoju. A, dobra. No tu był was, niestety. Czy on mnie wrzuci w jakiś narkotrans pojebany znowu? Tego nie wiem. Did I ever tell you what the definition of insanity is? Insanity is doing the exact same fucking thing over and over again. Expected shit to change. That is crazy. But the first time somebody told me that, I don't know, I thought they were bullshitting me. So, boom, I shot him. The thing is, okay, he was right. And then I started seeing it everywhere I looked. Everywhere I looked, all these fucking pricks. Everywhere I looked, doing the exact same fucking thing. Over and over and over and over and over again. Thinking, this time is gonna be different. No, 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 please. This time is gonna be different. I'm sorry. I don't like the way you are looking at me. Okay? You have a fucking problem in your head. Do you think I'm bullshitting you? Do you think I'm lying? Fuck you! Okay? Fuck you! It's okay, man. I'm gonna chill here, man. I'm gonna chill. The thing is, alright? The thing is, I killed you once already. And it's not like I am fucking crazy. It's okay. It's like water under the bridge. Did I ever tell you the definition of insanity? Oh, Jesus. No co on mnie robi? No halo, ziomek. Coś mam klikać? Spacja! Spacja, kurwa, muszę się uwolnić. Ja pierdolę, napierdolę spacja jak pojebany. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. Dobra, uwolniłem się, teraz nogi. O, dobra, nogi to już w miarę. Pasowałoby odetchnąć? Dobra, czy też jakiś taki tryb ucieczkowy? No oczywiście, a ja nie mam broni, no to zajebiście. Nie ma mnie tu, halo, panie, wypierdalaj ode mnie. Mogę się leczyć pod wodą, to miła umiejętność. Zabrał mi broń całą.
Tam się patrz. Za siebie. No. Ewidentnie muszę się, wiecie, stąd jakoś w miarę wydostać, bo nie mam nic, nie mam nawet meler. A nie, dobra, mam maczetę. Okej, okay, mogę ich eliminować sobie, co? Że nie będę wstawał. Gdzieś tu krzaczka, mimo że... Będą mnie widzieć? Nie wiem. Nie no, oni mnie tu zaczną wypatrywać. Na razie patrzę się w tamtą stronę. Dobra, zrobimy im eliminację taką. Mam nadzieję, że mi się to uda. Okej. Poszła krótka seria eliminacji, bo muszę jeszcze tam dotrzeć, mam 60, ale dobra, mam 3 minuty, śledź ciężarówkę. Żebym nie spotykał tylko jakoś zbyt dużo przeciwników po swojej drodze. Kurwa, helikopter jeszcze. Serio, ja nie mam żadnej broni, to jest chujowe, może oni mieli broń. Chwila, oni musieli mieć broń. Do mnie strzelali, nie? O czym ja w ogóle myślę? Shotgun czy ten? A nie, dobra, teraz sobie bronię chyba. Okej, ale nie mam mojego łuku, wolałbym mój łuk. Dobra, w ogóle muszę tam iść. God donut. Myślę gdzieś tą całą jebaną ciężarówkę. Kurwa, prawie mnie wykryli. Jebańce. Okej, tamta ścieżka wyglądała na bardziej legitną. Jeżeli chodzi o co po niektóre rzeczy. Boże, ja się tutaj czasowo, kurwa, nie wyrobię. Dobra, wiecie co? Po prostu ich jebać. Ja stąd spierdolę, będę się leczył. Ała. Zejdę pod wodę, podleczę się. Nie, w miarę zgubią chyba. Nie jestem pewny. O kurwa, dobra. Na banana, pomocy. Kurwa, pies mnie dojebał. Jebane psy. Nie, no dobra. Stresujące to jest, bo to jest, wiecie, i czas, i ten teges, i śmeges, i w ogóle... W ogóle zaczynamy z mele. Dobra, no ale jak... Ja tutaj się nie spodziewałem, że jakiś ziomuś jest, nie? Okej. Bierzemy strzelbę zatem. Tylko że wiecie, ja bym na razie robił chyba te ciche eliminacje, nie? Tak, ten ma strzelbę znowu jakąś drugą. Nie mogę jej podnieść, ja mam full amunicji do tego, nie jestem pewny. Karabin chcę. Dobra, teraz będę mógł sobie oznaczyć przeciwników. A teraz nie mam czasu pokazanego. Oto ciekawostka. Gdy miałem czas, a teraz nie mam. Ale oczywiście aparat mi zostawili, co? Tam jest snajper, tutaj jest dwóch ziomków. Nie będę wstawał. No wtedy mnie ewidentnie na momencie wypatrzyli, ale to wiecie, ja się wjebałem tu po prostu tak całkowicie na banana.
Teraz na razie mnie nie widzą. No to jest snajper, on się tu zaczyna gapić. Ja nie mam żadnego tłumika, to też jest gorzej, nie? Ja teraz nie mam czasu. To mi się podoba. A wtedy mi kurwa wyjebało z timerem nagle i zacząłem się stresować, nie? Teraz tego timera nie mam. Gdzie mógłbym zacząć napierdalać, ale tak, amunicji nie mam jakoś za dużo. Ten snajper sobie tam łazi w jakiś tam sposób, nie? No tutaj też snajper sobie łazi w jakiś sposób, tylko że sobie dalej pieseła chyba nie oznaczyłem. A byłoby miło wiedzieć, gdzie on kurwa jest, bo jednak wtedy mnie dojebał. Jak tu zejdę na dół, no to źle, bo tutaj łazi ten ziomek i ten ziomek. Takie jolo napierdolanie też jest chujowe. No dobra, no teraz jest o tyle lepiej, że nie mam tego kurwa czasomierza, nie? Ten czasomierz kurwa był zły. Macie 3 minuty na coś kurwa i weź tu się człowieku zastanów. O nie. Snajper się gapi w tą stronę teraz. To nie. Wiecie, byłoby miło jakoś ich zejść z tamtej strony. Tu łażę jak pojebanie oczywiście. Czy ten kolega mnie wypatrzy? Nie, wtedy chyba jakiś alarm podniosłem i to dlatego tak się zaczęło... zaczęło jebać wszystko, nie? Bym się do tego snajpera mógł wspiąć w sumie. To nie wiem, czy nie poczekać, aż on, wiecie, przejdzie tu, jak będziesz szedł tam, to mu zrobić eliminację, jak się wespnę do niego. Bo jednak, wiecie, snajperzy mogą napsuć krwi, a nie wiem, ile on czasu tu stoi dokładnie, także wolę sobie poczekać, dopóki... Dopóki jestem, wiecie, w miarę na razie schowany. Oni sobie tu patrolują po swojemu, a jak będę zabijał po cichu, to może nie zauważą, że ktoś im umarł, tak znienacka. Ja nie mam tej umiejętności, chyba śmierć z ziemi, także też lipa. Chyba sobie nie mogę kupić w tym momencie nawet, bo chyba nie mam punktów, no właśnie. I tak nawet muszę mieć śmierć z przestworzy. Dobra, ziomuś, idź w drugą stronę, o właśnie, o to Polska walczyła. To czy tamten tego nie zauważy teraz, bo on się tu kurwa gapi, idiota. Dobra, teraz już się nie gapi. Robimy eliminację. My sobie możemy też wziąć sniperinę do kolekcji. Dobra, zejdźmy niżej. Podziałajmy sobie w tym terenie. Dobra, tamten snajper jest gdzieś tam w cholerę daleko na razie. Także nie muszę się nim chyba przejmować. Czy ja tu sobie jeszcze kogoś mogę wypatrzeć? Nie wiem, ktoś tam nie stoi, nie łazi. Na pewno mają alarm i fajnie by było go wyłączyć. I chyba też wtedy wszczeli alarma. Tamten ziomek łazi gdzieś daleko w ogóle. Zainteresujmy go czymś. Ach, takie działanie po cichu. Kurwa, tylko w Far Cry'u to nie jest jakieś kurwa turbo proste. Aj zaraz, a czy ja sobie tędy nie przejdę tak po prostu? Mam dojść do śmigłowca chyba, nieważne jaką drogą, nie? Tak, ale tu są kolejni snajperzy. No i tu jest ten pieseł cały.
No, a tu też jest pieseł. Jak pieseł zacznie na mnie szczekać, to gorzej, nie? Dobra, ja bym wyłączył te alarmy może jednak. Może jednak to jest jakieś lepsze rozwiązanie, żeby wyłączyć ten alarm. Podpłyńmy sobie gdzieś tutaj. No, wezmiesz się tu? Nie wezmiesz się chyba. Tu się wezmę. Dobra, tu sobie kulturalnie działam w kucki na razie. Nie, nie działałem w kucki, okej. Dobra, tu sobie łazi ten kolega. Tamten poszedł gdzieś tam, a tam jest jeszcze snajper. Ciekawi mnie, czy wiecie, rzucając kamieniami tego mógłbym w jakieś sobie fajne miejsce odciągnąć, nie? Czy gdzieś tam najlepiej. Zainteresuj się. Idź tam. Brawo. Kurwa, od ciała się odbiło. God damn it. Stoi zaraz koło mnie. Dobra. Nie jestem pewny, czy do końca mnie zauważyli, ale chyba się coś podziało złego. W sumie ja mogłem... Nie wpadłem na jedną wspaniałą rzecz, że ten alarm jest tutaj. Dobra, ten mnie nie widział. A tu nie mam też opcji spinaczki w tym momencie. To jest chujowe. Dobra, oni tam mnie szukają. Dobra, czy ja dam radę podejść jakoś po cichu w miarę do tego snajpera? Nie, ktoś mnie tu wykrywa. Nie widzisz mnie, panie kolego. Tak niebezpiecznie do mnie podchodzi, nie? Dobra, odwrócił się i poszedł. God damn it. Stoję za słupem dosłownie. Tak się w miarę za tym słupem chowam. Tam idź. Tam jest kamyk. Chyba mnie zgubili. Kurwa, jak to zrobić? Ja pierdolę. Trochę mi się z tym zejdzie. Dobra, tamten się chyba nie gapi. Jak dobrze to wyegzekwuję, to tego zdążę sobie zeliminować. Nice. Tamten kolega nawet, że tego nie widział chyba, nie? Czy ja dam radę wejść teraz do tego ziomka? Dobra, zniszczyłem alarma. To jest już progres, nie?
Kurwa, tu jest koks. I włączyli alarm. No to chujowo. Ja się muszę dostać do śmigłowca teraz, nie? Dobra, no spierdalamy zatem, moi drodzy. Gdzieś na drugą stronę, bo się teraz wszystko chyba w tamtym miejscu skupiło. To chujowo, że ten alarm włączyli. Właśnie, jak włączają alarm, to się zaczyna zabawa z czasem, nie? No tak jak coś przeczułem, ale... Co on miał za broń? Nie jestem pewny. Dobra, no nie wiem, biorę co mam. A ja mam w sumie... Get into the chopa! Ła. Panowie, spokojnie! Mele, kurwełe mele. Ała! Nie mam życia. To gorzej. Dobra, jestem w śmigłowcu, jebać wszystko. God donut. Dobra, no wiecie, chciałem to zrobić po cichu, no ale no w pewnym momencie nie pykło. Chciałem zabić tego snajpera. Kurwa. On będzie z moździerza walił? Tak jest. Na szczęście wiecie, mój ekwipunek będę mógł sobie odzyskać, obym tylko doszedł do jakiegoś checkpointa, wiecie, do domku, nie? Dobra, ale mamy punkt kontrolny. To mi się podoba w sumie. Czy ktoś mnie teraz wyciągnie? Stawiam na Citri albo tego Mudzina. O, jest łuk. Czy odzyskałem teraz mój ekwipunek? Ten łuk się jakoś zbagował w moje ręce dziwnie. Czy to jest przeciwnik, czy to jest mój człowiek? To jest was, okej. Nic nie mogę zrobić, niestety. Did I ever tell you the definition of insanity? Strzelił do mnie. Co się teraz stanie? Czy ja to zjebałem, czy nie? Oto jest moje pytanie. Czy to tak miało być? Czy jak ja bym siekolwiek nie dostał do tego helikoptera, to by się skończyło tak samo? No nie, oczywiście. Ktoś mnie chyba znalazł, po prostu postrzelonego. Gdzie jestem? Pomocy? Są jakieś trupy. Masa ciał po prostu. Ja pierdzielę. Pogrzebali mnie w jakimś stosie? Normalnie zbiorowa mogiła. Nie no dobra, no chyba tak miało być. Chyba to by się zakończyło zawsze tak samo, jak nieważne jakbym to kurwa zrobił, nie? Dennis. How is this possible? Trafił mnie w zapalniczkę. No dobra. Luck favors you, my friend. Who's responsible for this? Vas. In celebration of your death. But it was more of a show for Hoyt. I'm far from dead. Tell Citra I'm coming. Okay. I will tell her right now.
Dobra, przy okazji, ty mam jakiś hajs. Odzyskaj sprzęt. No zakładam, że wejdę do domku i po prostu odbiorę wszystko, co moje, nie? O. Są przeciwnicy, co? No dobra. No wiecie, no chcę zakończyć tego questa. Serio, waran. O, no pieprzony waranie, nie atakuj mnie teraz. Nie mam na to czasu. Nie mam też aparatu? No seriously? Kurwa, jeszcze mnie zaczął ten waran podgryzać, no pieprzony. Dobra, ten ziomek jest chyba po mojej stronie. Tu jest tylko dwóch? Nie było ich tylko dwóch, niestety. A oni to są z maczetami, czy mi się wydaje? Jezu, płonę! Szczylują! Zgiń, frajerze! Kurwa, to ciężki kutas. Ile na siebie maczety trzeba? Tyle. Okej, to nara. Nie chcę płonąć. Proszę, nie płoń. Okej, no. Nie spodziewałem się, że użycie C4 tak zadziała. Nie wiedziałem, że ich jest tutaj aż tylu, niestety też. Ale dało radę. Poszukaj sprzętu w obozie. No szukam gro właśnie. Gdzie może być mój sprzęt? Tego nie jestem pewny. Na pewno przeszukałem sobie wszystkie te pojemniczki. Nie wiem, obstawiałbym, że to będzie sobie leżało gdzieś tak w miarę na wierzchu albo w jakimś domku, nie? Rakietnica. No na cholerę mnie rakietnica, nie mam zielonego pojęcia, ale znalazłem takie rzeczy. Przeszukam tego ziomka, może ma coś ciekawego. Chyba nie. Ale obstawiam, że ten duży, jak był tutaj, to on mógł strzec mojego wspaniałego sprzęciora, nie? Że to będzie gdzieś tu. No, tak myślałem. Hello? Jason, I must warn you. Vas is a mighty warrior, but Hoyt is like a demon. Many of the Rakiat have attacked his island. None have returned. One at a time, Dennis. First Vas, then Hoyt. What you are telling me is not possible. I could not even do it. What was that saying, Dennis? There's a first time for everything. Big words. But the doctor tells me your boat is almost ready. You would be leaving soon. You're dead! You can't get away from me, man! Okej, bo mnie tu przyjechali teraz, kurwa. Muszę znaleźć Citra. Zaczęła mi się kolejna misja tak z dupy. Gin. Ty ginął, tam w tym ślizgu zginął. Dobra, ale wiecie co? Ja bym sobie zakończył tutaj ten odcinek, bo do Citry kawałeczek mamy, zauważcie. Nie no, mamy 1000 metrów, nie? Mogę się tutaj przeteleportować, bo nie będę tyle dymał. Ale sobie zakończymy ten odcinek. I następny zaczniemy już, wiecie, jak będę tam gdzieś koło Citry. Także dzięki wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, bajos!